Cześć, to Ernest. Dzisiaj o 14 do gry weszła aktualizacja zawartości w wersji 10.10 i wprowadziła ona wcześniej zapowiedzianą nową broń. Na pole walki wkroczył nowy pistolet maszynowy, który wyróżnia się tym, że strzela seriami. To pierwszy tego typu pistolet maszynowy oraz jedyna broń tego typu. Wszystkie poprzednie bronie, które strzelały seriami, trafiły dawno do skarbca. Nowa broń występuje w klasie szarej, zielonej i niebieskiej. W swoim magazynku mieści 24 naboje i odpowiednio do tych klas zadaje 23, 24 lub 25 punktów obrażeń, co każdy pojedynczy strzał. Jedna seria to 4 strzały w bardzo krótkim odstępie czasu. Te obrażenia w połączeniu z bardzo wysoką szybkostrzelnością czyni tę broń bardzo skuteczną na bliskie starcie. Wadami tej broni jest to, że ma duży rozrzut na daleką odległość oraz nie ma pierwszego celnego strzału. Jeśli chodzi o opadanie obrażeń wraz z odległością, to nie jest wyjątkowa wśród reszty PM-ów. Bardzo opadają. Zauważyłem, że można walczyć z odrzutem tej broni odpowiednio stojąc celownik, ale to tak czy siak przydałoby się tylko na daleki dystans, a na daleki dystans obrażenia są znikome. Dlatego w takich sytuacjach nie warto używać tej broni. Ta broń została dodana pewnym kosztem, ponieważ do skarbca, czyli usunięty, został pistolet maszynowy z tumikiem. Tej broni już nie zobaczymy w zwykłych trybach. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o tę aktualizację. Poza tym mogliście zauważyć, że wczoraj na mapie ujawniło się ogromne oko w górze lodowej. Następnej takiej zmiany możemy spodziewać się w któryś dzień tygodnia o 10. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że następnej zmiany doczekamy się dopiero po następnej, większej aktualizacji, czyli w następnym tygodniu. No i to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w wysie bojowym.